Turniej zostawię w spokoju. Bardziej mnie interesuje jesień. To była bardzo udana dla Was jesień, chociaż pewnie no, chciałoby się więcej. No tak, jak najbardziej. No, chcielibyśmy więcej, ale nie chcemy osiąść na laurach też przede wszystkim przez tą przerwę zimową, bo gdzieś tam może się wkraść takie, o już jest fajnie, już jest spokojnie. Chłopcy w zeszłej rundzie walczyli do końca tak naprawdę utrzymanie, a teraz jest sytuacja troszeczkę inna, cele pojawiają się może troszeczkę inne. Dlatego przede wszystkim będziemy się chcieli skupić na tym, żeby dalej chłopcy myśleli tylko o najbliższych meczach, w których mają wygrywać, mają zdobywać punkty, tak? A w tabelę gdzieś tam spojrzymy sobie potem. Daj Boże, żebyśmy byli jak najwyżej, ale nic tutaj nie chcę składać żadnych deklaracji, bo za wcześnie na to. Ale aspiracje są awansu do wyższej ligi, prawda? No, oczywiście, no to jest taka gdzieś tam idea sportu, tak? Żeby walczyć i starać się zwyciężać i być jak najwyżej, grać z jak najlepszymi. Ale mówię, to jest jedno, a dwa jeszcze gdzieś tam warunki nasze organizacyjno-finansowe, które też mają duży wpływ na to, jak nasza drużyna wygląda, jak może wyglądać, czy jakieś ewentualne wzmocnienia będą miały miejsce, czy też zostaniemy z tymi chłopcami, którzy są. Więc tutaj to jest już jakby kwestia inna, nie, która nie, bezpośrednio od nas nie zależy. Już chyba mieliście taki wstępny przegląd pola zawodników, którzy chcieliby grać w KKS-ie. Czy z tego takiego test meczu udało się kogoś wyłonić? Jak najbardziej. No, tutaj nazwiska zachowam dla siebie, ale gdzieś tam trzech chłopców nas zainteresowało i będziemy chcieli ich zaprosić na nasz okres przygotowawczy, przynajmniej początek, czy jego część, w zależności jak tam kluby też na to pozwolą. I żeby tutaj się sprawdzili i być może zasili nasze szeregi w nowej rundzie. A tacy zawodnicy, którzy gdzieś już tam chodzili trenerowi po głowie, to będą zakontraktowani w tej nowej rundzie? Dobre pytanie. Mówię, gdzieś tam jakieś plany to jedno, a realizacje to dwa. Chciałbym, ale może być ciężko. Za pół roku trener będzie z zawodnikami świętował awans. Jest taka nadzieja, czy pobożne raczej życzenie? My będziemy się starali walczyć, bo na tym polega sport i będziemy chcieli, ale mówię, jeśli czy się uda, czy się nie uda, no dużo czynników na to się składa. Będziemy walczyć, będziemy starali się zrobić niespodziankę czy przyjemność tutaj kibicom w Kaliszu i działaczom, ale będzie ciężko, bo wiemy, że każdy, nie tylko my chcemy, jest tam 6, a może nawet i 7 zespołów byśmy mogli pod to podciągnąć. Ta tabela jest bardzo spłaszczona, więc tu naprawdę może się zdarzyć wszystko i nikt nie może być pewien niczego. Trochę zastanawiające jest to, albo się tak diametralnie zmieniła drużyna KKS-u Kalisz, albo może ta liga jest o wiele silniejsza niż w tamtym sezonie. Tam była walka do samego końca i na górze i na dole, no ale tutaj zostały najlepsze zespoły przecież. Tak, no jak najbardziej. No, na pewno myślę, że ta liga jest silniejsza, bo jakby nie było... Po gdzieś tam po kilka zespołów z czuba każdej grupy zostało, więc koniec końców one muszą być, ten poziom musiał wzrosnąć. No a my gdzieś tam paradoksalnie nie dołujemy, a jesteśmy na miejscu, które nas gdzieś tam może nie zadowala do końca, ale na pewno nie martwi, tak? I z tego tytułu no, chcielibyśmy wskoczyć w tą nową rundę. Daj Boże być jeszcze wyżej na koniec sezonu.